Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Drużynie GKS-u Rychtal nie wiedzie się w tym sezonie w rozgrywkach grupy trzeciej Wielkopolskiej Piątej Ligi. Zespół doznał trzech porażek w pierwszych trzech spotkaniach. Na temat słabej dyspozycji, a także roszad, jakie zaszły w kadrze tego zespołu, rozmawiamy dzisiaj na falach sportowego Eteru Radia Sud z Marcinem Nowackim, szkoleniowcem tego zespołu. Sportowy Eter. No, odszedł Bartek Zapiór, który grał wszystko praktycznie, odszedł Olek Muzyka, który grał wszystko, odszedł Olek Szmer, który raz grał, raz nie, Tobiasz Gajewski, który widać w mroczeniu gdzieś tam złapał formę, strzela bramki. No, jakbym wiedział, że będzie taka sytuacja, to na pewno byśmy takich kroków nie robili. No, trudno, no, trzeba się z takimi rzeczami, zwłaszcza na takim poziomie, borykać. Przyszli nowi chłopcy, którzy w zastępstwo za tych, co odeszli, po prostu muszą udźwignąć ciężar. No, ja zawsze tłumaczę chłopakom, jaka tu jest presja na piątoligowych boiskach. Tak? Żadna presja. Tak? Mają po prostu cieszyć się z tego, co robią. To jest dla nich nagroda za to, że trenują dwa razy w tygodniu i mają przyjść, wybiegać mecz, starać się wygrać. No, kolejny mecz się nie udaje, mimo dobrej gry, naprawdę. Na Mroczeniu też nie byliśmy zespołem gorszym, a przegrywamy. Dzisiaj też nie byliśmy zespołem gorszym, a przegrywamy. I na pewno siądziemy sobie do analizy we wtorek, no bo trzeba wyciągać wnioski, chociaż cały czas to robimy i nie wiem co dalej naprawdę. W tym zespole jest potencjał i ja w to wierzę, bo nie... Przypadkowo skończyliśmy na trzecim miejscu. No, pewne zachowania wypracowaliśmy, a wydaje mi się, że brakuje teraz skuteczności, brakuje wykończenia, brakuje nam fazy przejściowej z obrony do ataku, takiej agresywniejszej, bo my uważam, że czasami chyba za bardzo kalkulujemy, że pobiegnę do przodu i nie będę miał siły, żeby wrócić. I za mało mamy jakby mocy z przodu, jest nas trzech, tylko także to jest za mało, tak? Musi być ta symetria ataku i symetria obrony, dlatego też w drugiej połowie już kazałem chłopakom, żeby tam zostawali, bo nie mieliśmy na co, nie mieliśmy nic do stracenia. Nie trenujecie za mało, trzy jednostki treningowe w piątej lidze, rywale na przykład Warta Śrem, no to trochę to już czwarta liga. Oczywiście, że tak, no ja tak uważam, powinny być trzy jednostki, ale to się wiąże, wiadomo, z różnymi rzeczami, kosztami i tak dalej, dojazdami, czy chłopaki po prostu trzy razy dadzą radę w tygodniu. Ja wolę mieć ich wszystkich dwa razy niż dziesięciu, po prostu trzy razy, także no na razie jesteśmy na dwóch jednostkach, ja się nad tym zastanawiałem, ale pewnych rzeczy po prostu nie przeskoczymy organizacyjnie. Nie jeden pożar był w szatni, na pewno w twojej jest także teraz po tych pierwszych spotkaniach nowego sezonu. Ty akurat jesteś doświadczonym trenerem i piłkarzem teraz, no ale nie wiem, czy poradzą sobie twoi zawodnicy z ciężkimi głowami. Znaczy, potrzeba nam meczu zwycięskiego. Powiedziałem już chłopakom po meczu, że już styl w tym momencie mnie nie interesuje. Chcemy grać fajnie w piłkę, bo zawsze dążyłem do tego, żeby ich uczyć fajnej gry i taki gdzieś tam model wypracowaliśmy sobie, ale teraz przez te trzy kolejki, gdzie przegrywamy z Krotoszynem, po prostu musimy wygrać obojętnie jak. Nie będzie mnie to interesować, w jakim stylu. Obojętnie jak, musimy to wybiegać, wywalczyć na boisku. Ja w ten zespół wierzę cały czas, bo jest ogromny potencjał, naprawdę, ogromny potencjał. Ci chłopcy z dnia na dzień nie zapomnieli, jak się gra w piłkę i mimo tych trzech porażek nie mogą teraz schować głowy w piasek. Powiedziałem im to po meczu. Jesteśmy drużyną, musimy, razem wygrywamy, razem przegrywamy i nikt nie może zwątpić teraz. Nikt nie może zwątpić w tym momencie, że będzie źle, bo jeżeli zwątpimy, to naprawdę zakopiemy się i możemy się obudzić w 10 kolejce. Dlatego musimy mieć te chłodne głowy otwarte przede wszystkim i zapomnieć o tym, co było i do Krotoszyna podejść tak jak do kolejnego, następnego meczu i walczyć o 3 punkty. Na pewno jakiś plan sobie przyjmiemy na nich i nic nie mamy do stracenia, powiem tak. Nic nie mamy do stracenia. Już chyba ten limit porażek się wyczerpał przede wszystkim na własnym obiekcie. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.